Pani Basiu, a panią to muszą dzisiaj boleć nogi, nie? Czemu? Bo całą noc mi pani chodziła po głowie. Młodzień, ja ci od podstawy skigodzę. Co? Ja nie chcę z tobą chodzić. A czemu? To nie jest tylko taka komedyjka, która opowiada o tym, że trzech kibiców się spotkało w knajpie i oglądają Mundial w 2050 roku, gdzie gra reprezentacja śląska i zostaje być może, nie chcę spoilerować, weltmeistrami, czyli mistrzami świata, ale opowieść o tym, jak my funkcjonujemy w tym świecie, na tej planecie jako ludzie i czy to kibicowanie, czyli ta pasja, czyli hobby, czy jakkolwiek to nazwiemy, jest do czegoś potrzebne nam w życiu. Hopi. Mundial 2050. To my mamy już 2050? No, 2050. Kiedy to zleciało? I reprezentacja Śląska pierwszy raz gra na mundialu. Kiedyś to nie pozwalali reprezentacji Śląska grać we futbal, nie? Jeszcze na mundialu. No, no ale teraz ja. No ale kiedyś nie. No ale teraz ja. To jest spektakl o tym, że ludzie mimo przeciwieństw potrafią się dogadać i potrafią się lubić. Mimo, że są kibicami innych klubów, to w momencie, kiedy gra Śląsk, to oni są razem. Ty, Łysy, a ty masz opinię na każdy temat? No, a mam. A nie martwi cię to? No, a wręcz cieszy. Jesteśmy wszyscy razem jak Dream Team i do przodu, do jednej bramki gramy, czyli dla Śląska. O to chodziło, żeby nas wszystkich pokochali z różnych klubów, różnych opcji, różnych światopoglądów ludzi. Ja tam się nauczyłem, co to jest tolerancja. A wy jesteście 100 lat za za Afroślązakami. W paru miejscach nas zaskakuje reakcja widowni, gdzie zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, no co jest piękne. Imperium rzecz zbudował, rozumiem. Oni wszyscy byli przy mnie takie małe, a jo? A ty? No, nakładam, a jo? Taki wielki. Spektakl jest trochę w takim klimacie, powiedziałbym, czeskim, bo ten rodzaj dowcipu czeskiego bardzo pięknie się tutaj sprawdza. To jest spektakl pełen opowieści o ludziach i o życiu, a piłka nożna jest tylko pretekstem. No, never. Idziesz. Idziesz, dobrze! Wychodzę ci tu! Nie!